Tzicikastenango liczy około 72 tysięcy mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem kultury Majów z rozwiniętym tradycyjnym rzemiosłem. Nazwa miasta w języku miejscowych Indian oznacza miejsce otoczone pokrzywami. Czwartki i niedziele odbywa się tu największy targ w Gwatemali. Przy targowisku jest kościół świętego Tomasza z XVI wieku. Został wybudowany na miejscu zburzonej świątyni Majów. Do kościoła prowadzi 18 stopni odpowiadających 18 miesiącom kalendarza Majów. Na schodach kościoła sprzedawcy oferują kwiaty, kadzidła i świece. Można tu zakupić ręcznie tkane pledy, chusty, szale, skórzane torebki i tysiące innych produktów. Do targowiska przylega indiański cmentarz, który jest chyba najbardziej kolorowym cmentarzem na świecie. Nagrobki są malowane na intensywne kolory, zgodnie z kulturą i symboliką Majów.